Witam serdecznie, Kamila Głowa, Sporty Walki, jesteśmy na gali FEN 34, jest ze mną Ada, cześć. Witam serdecznie. Słuchaj, przede wszystkim jak się czujesz po walce? Czuję się zarąbiście, jakby wszystkie emocje ze mnie powoli schodzą, zaczyna mnie boleć trochę głowa, więc już poprosiłam mojego menadżera, żeby ogarnął mi tabletki. Jestem mega happy, naprawdę, że po prostu zrobiłam ten krok do przodu, nie bałam się, byłam odważna, podjęłam tą decyzję, weszłam, nie rezygnowałam, nie miałam nawet chwili zwątpienia, więc Boże, czekam na więcej. Słuchaj, powiedz mi, jak się przygotowywałaś? Dieta, treningi, co tam się działo w ogóle? Oczywiście dieta, jak najbardziej mam akurat pudełkową. Jeśli chodzi o treningi, no to w tygodniu by zdarzały się też dwa razy dziennie. Ja jestem akurat zawzięta i jak skupiam się i mam konkretny cel, to no, nie wiem, nie uciekam od tego, nie imprezuję. Każde moje nie zbliża mnie do tak, po prostu. Odmowy i tak dalej, wszystkiego. Jakby ja wcześniej prowadziłam dosyć chaotyczny tryb życia, imprezy, spotkania, cały czas gdzieś wyjścia poza domem, a tutaj nagle skupienie się, treningi, odmawianie sobie pewnych rzeczy, przyjemności, no to... Czy to buduje charakter? Oczywiście, że tak. Jakby kurde, ja naprawdę po tej walce nikogo się nie będę bać. Nikt nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Kurde, wyszłam z Lil Masi po 10 dniach treningu. Na głęboką wodę. Na głęboką wodę. Nikt się nie odważył na coś takiego. Ile ona miała propozycji, ile dziewczyn odmówiło walki z nią. Nikt nie chciał z nią przyjąć walki. Kurde, jest profesjonalistką. Ja się nie bałam, podjęłam tą decyzję i to mnie zmotywowało do takiego zapieprzania teraz i trenowania, że naprawdę jakby dałam sobie cel, który osiągnę. Osiągnę po prostu. Myślisz, że jakbyś się przygotowywała troszkę więcej, mogłabyś pokonać Lil Masti tutaj? Myślę, że tak. Gdybym miała możliwości i więcej czasu, znaczy możliwości mam, ale inaczej, gdybym miała więcej czasu, to na pewno. Lil Masti, no nie przypominam, 3 lata trenuję. Ja miałam 10 dni treningu, to jest nic. Ledwo się nauczyłam, jak trzymać gardę, ewentualnie zadać kilka ciosów. Chciałam tutaj zacząć od kopnięcia, ponieważ mój trener twierdzi, że mam najmocniejsze nogi, więc chciałam kopnąć, ale no Lil Masti jest parterowcem, sprowadziła mnie do parteru i już nie było wyjścia. No nic, no więcej nie powiem. Chciałabyś rewanżu? Jak się poduczę i będziemy na tym samym poziomie sportowym, to jak najbardziej. Na ten moment nie zamierzam wychodzić i pokazywać się po raz kolejny tego, że jestem odważna. Teraz chcę po prostu wejść i pokazać swoje umiejętności, a żeby mieć umiejętności, potrzebuję czasu. Jestem zawzięta, nie zrezygnuję, koniec. Czyli chcesz walczyć w przyszłości? Oczywiście, że tak. Poza tym ja już mam kolejną walkę na sierpień, także dwutygodniowe wakacje i lecę dalej. Super. A zdradzisz nam, kto to jest, czy jeszcze nie można? Znaczy nie to, że nie można, tylko jeszcze nie wiem, kto to jest. Tutaj koleżanka wystartowała, Natalia, z propozycją, więc od razu... No dla mnie się ośmieszyła, no sorry, musi troszeczkę więcej poćwiczyć przede wszystkim w ogóle sportowo, bo ja nie robię tego dla fejmu i nie robię tego dla pieniędzy, tylko dlatego, że zawsze to czułam i jakby chcę to robić, chcę się spełniać. Zawsze byłam ADHD-owcem takim w cudzysłowie, zawsze wiesz, byłam szybka, sportowa i tak dalej, więc kurde, teraz mam możliwość, to z niej korzystam, a nie robię tego, żeby komuś się przypodobać albo mieć więcej lajków pod zdjęciem, także sorry, ale nie. Rozumiem. Teraz zapytam o twój związek, bo ostatnio ogłosiłaś i jest medialny, można powiedzieć. Stifler wspierał czy nie? Wspierał. On w ogóle myślał, że ja wygram. On cały czas, Ada, przecież ty idziesz wygrywać, nie? Jakby zarąbiście, od każdego dostawałam wsparcie. No on straszny, on jest taki, że jakby nie przyciąga negatywnych emocji ani myśli. I to jest spoko, bo no ja bardziej racjonalnie do tego podchodzę. Nie przyciągam oczywiście też negatywnych i złych emocji, ale jestem racjonalistką. No kurde, w 10 dni nie da się dokonać cudów. Dla niego się da, więc dzięki Stevie. Super. No. Słuchaj, życzę ci wszystkiego dobrego i powodzenia na kolejnych walkach. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję.